Cześć, witajcie. Mój nowy nabytek, Jumzik. Belarus Jums, jak to woli. Znaczy tak w dowodzie ma wpisane. Nie wiem, jak to dokładnie się mówi. Wziąłem się teraz za takie drobne naprawy. Tak spontanicznie, przy sobocie. Porobiłem mu trochę światełka. Znaczy porobiłem, robię mu przednie, już zrobiłem. Zostały mi jeszcze do zrobienia kierunki. Kierunkowskazy. Jak to woli. Jeszcze tył cały do zrobienia został. No tak to wygląda. Zobaczymy, jak będzie się prezentował. No, tutaj nasz mały rusek T25. To jest sobie biedaczek dawał rady przez 30 bodaj 4-5 lat na naszym gospodarstwie. No i teraz go zastąpił większy brat do cięższych prac, jak tam orki. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. Na chwilę obecną poorałem sobie 1,5 hektara nim. Powiem szczerze, jak na pierwszy raz, nic się nie działo, temperaturę utrzymywał, ciśnienie, wszystko było w normie. Tutaj z tyłu muszę troszkę uszczelnić podnośnik. Troszkę leci, nie ma tego grzybka tutaj, nie wiem czy mnie widać. Ty mi olej uciekał, będę musiał to dokupić, wymienić całość. No i też taka mała przykra niespodzianka mnie spotkała, jak go kupiłem. Co się okazało? No moja wina, mój błąd, nie sprawdziłem. To się okazało, że nie ma sekcji pływającej na podnośniku. Nawet nie ma zatrzasku. Jest tylko do góry. Wajcha odbija i na dół. Nie ma sekcji pływającej. Trochę było fatalnie orać, ale poorałem. Zobaczyłem. Pożyczyłem od znajomego pług. 3-skibowy. I na razie sobie dawał rady. Zobaczymy w większym, bo kupiłem też do niego większy pużek. Ale to może później pokażę. No, tak to jest. Ciśnienie trzymał przy orce cały czas na pomiędzy 3 a 4. Na wolnych obrotach spadało pomiędzy 2 a 3. Temperaturę zawsze tak trzymał. Tak dotąd była wskazówka, niecałe 80, ale co się okazało, niespodzianeczka ładna. Jak odkręciłem przedni grill, no to tam się okazało, że do połowy chłodnica była zabita brudem, liśćmi, igłami z sosny. No i tak, ale wyczyściłem, to i tak ładnie się sprawował. No niecałe tam można powiedzieć, ile on tutaj miał, 70, 60. To i tak ładnie. Może też mu go to pomogło, że ma chłodnicę oleju. Może też dużo to daje. Jeszcze olej się chłodził. A zobaczymy, jak będzie teraz. No, na chwilę obecną jest poorane, posiane. Zobaczymy. No, światełka już tutaj przednie doprowadziłem do porządku. A te co były? No to był czysty Armagedon. Tutaj mamy teraz krótkie lub mijania, poprawnie. Teraz będziemy mieli długie lub drogowe, poprawnie. Jeszcze nie rozgryzłem pozycji tutaj, jak to jest, ale to sobie daruję na razie. Pozycje mi nie są za bardzo potrzebne. Będzie następna chwila czasu, to się wezmę troszkę za niego dokładniej. Co tutaj jeszcze? Silniczek czyściutki, alternator nowy. Pompa, troszkę jak się olej rozgrzał, troszkę tak słabiej podnosił, ale tragedii nie było. Zobaczymy, jak będzie większy coś, nie wiem, siewnik pełniejszy czy coś. Co tam, silniczek suchutki, nie wiem, tutaj mi się trochę sączy. Sączy mi się z pompy paliwowej, z tej rureczki. Takiej nie wiem, czy będzie widać.
I nie wiem co to jest, czy to się sączy ropa, czy ropa z olejem, ale pachnie ropą, olejem napędowym. Tutaj tą rurką też się sączy. Myślę ją w ogóle tutaj uciąć i wężyka naciągnąć i zacisnąć wężyka prosto od odstojnika. Zobaczymy jak to będzie. No co, na chwilę obecną sprawuje się ładnie. No faktem jest troszkę poobdzierany. Troszkę jest poobdzierany, bo pracował w lesie. No. Tutaj go teraz porobię po swojemu, dopieszczę go. Także zobaczymy. Zobaczymy co z tego będzie. Później nie wiem. Nie wiem czy będziecie chcieli, żeby pokazać jak te lampy tylnie zrobiłem. Lampy światła. Ale to zobaczycie. Tu ogólnie mam plan już przenieść ten zbiornik paliwa. Też już jest troszkę zmęczony. Ja będę chciał go przenieść spod dołu. Nie wiem gdzie, z boku albo do przodu. Ciężko się wlewa paliwo. Bańkę trzeba wysoko trzymać. Ciężko jest wlać samemu. Nie ma nikogo do pomocy. Ale to sobie jakoś radzę. Jak nie pompką, to wstawiam sobie, uchylam sobie tylnią szybę. Wstawiam sobie bańkę, wężyk. Zaciągam i leci. Co na razie? No, będziecie chcieli coś więcej zobaczyć. Piszcie, komentujcie. Zobaczymy, czy wam się w ogóle spodoba ta seria. Czy będzie o tym. Czy będziecie chcieli, żebym coś takiego nagrywał. Ogólnie jest plan go cały pomalować. Oponki jakie z przodu nowe. Jeszcze może w przyszłości. Zobaczymy jak to wyjdzie finansowo. Myślę całą tą kabinę tylnią zrzucić. Kupić materiał i uspawać sobie samemu taką jaką chcę, jaką myślę. Tutaj jak tak po OLX-ie pooglądałem troszkę ogłoszeń. Chciałem już tą kwadratową, nowszą kabinę kupić, to no powiem sobie, powiem wam, cenią sobie ludzie. Bo tutaj pan mi napisał, że za całą podłogę, błotniki i kabinę 3200, no to troszkę za dużo, no troszkę za dużo. Nie wiem jak dla mnie, nie wiem jak to jest jak te ceny chodzą w internecie. Nie gniewajcie się, to jest za mój sposób mówienia. Pierwszy mój taki vlog. Nie wiem jak to odbierzecie. Też mam trochę tremę, trochę stres. Jeśli będzie wam taki. Chciałbym taki kanał utworzyć. Jakiś tam napraw, jakieś tam pracy w polu. Będzie wam się coś podobało. Coś takiego. To będę nagrywał dalej. Jeśli nie, to po prostu się zamknę. Będę siedział cicho. Nie no, tak żartuję teraz. No a jak na razie, no tak to wygląda. Na razie nie narzekam. No faktem z tym rozdzielaczem się zgłupiłem, ale to już tutaj wstępnie się orientowałem. Około 500 zł na Allegro. By mnie to kosztowało tutaj do niego. Gdyby była ta sekcja pływająca. I zobaczymy jak to będzie. Cześć, na razie, pozdrawiam was, trzymajcie się.